Dzień dobry Państwu. Nazywam się Hanna Stolińska. Jestem dietetykiem z Instytutu Żywności i Żywienia. Żywienie ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie. W wielu krajach, jak również i w Polsce, narasta problem otyłości i nadwagi oraz innych chorób związanych z niewłaściwym żywieniem. Bardzo ważną zasadą, o której należy pamiętać, jest urozmaicenie naszej diety. Świadomy wybór odpowiednich produktów spożywczych pozwoli nam w realizacji zaleceń żywieniowych. Etykieta jest najbardziej dostępnym źródłem informacji o produkcie. Opowiem Państwu, na co zwrócić uwagę podczas wyboru produktów i jak interpretować informacje zawarte na etykietach. Czytanie etykiet pozwala na świadomy wybór produktów spożywczych. Na etykiecie produktu znajdziemy bardzo dużo cennych informacji, takich jak na przykład skład produktu, wartość energetyczna, wartość odżywcza, data przydatności do spożycia, data minimalnej trwałości. Bardzo często producenci podają również sposób przygotowywania oraz przechowywania produktu. Ważną informacją z żywieniowego punktu widzenia jest wartość odżywcza, którą możemy znaleźć na każdej etykiecie produktu. Wartość odżywcza jest to informacja o wartości energetycznej produktu oraz zawartości w nim tłuszczu, kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów, cukrów, białka i soli. Mogą być także podawane informacje o zawartości innych składników, np. witamin i składników mineralnych. Opowiem Państwu o najważniejszych składnikach. Wartość energetyczna produktu to jego kaloryczność. Wynika ona przede wszystkim z zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów. Dorosły człowiek powinien dziennie spożywać około 2000 kilokalorii. Kolejnym ważnym składnikiem jest białko. To składnik odżywczy, który musi być spożywany codziennie. Najwięcej białka znajduje się w mleku, produktach mlecznych oraz mięsie, jajach, rybach i suchych nasionach roślin strączkowych. Dorosły człowiek powinien spożywać około 50 g białka dziennie. Tłuszcz jest również bardzo ważnym składnikiem odżywczym, który dostarcza nam energii, ale i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. A, D, E, K. Osoby z nadwagą i otyłością powinny ograniczać tłuszcze, szczególnie kwasy tłuszczowe nasycone. Bardzo ważny jest rodzaj spożywanego tłuszczu. Powinniśmy wybierać tłuste ryby morskie, które zawierają kwasy omega-3 oraz oleje roślinne. Węglowodany. Zaleca się spożycie węglowodanów złożonych, które znajdują się w takich produktach jak gruboziarniste kasze, np. gryczana, razowe makarony, ciemny ryż, ciemne pieczywo i płatki owsiane. Produkty te dostarczają węglowodanów złożonych, ale również witamin, szczególnie z grupy B oraz składników mineralnych, takich jak żelazo, wapń i magnez. Dla osoby dorosłej zaleca się spożywanie 260 g węglowodanów dziennie. Produkty te są także dobrym źródłem błonnika, który wpływa pozytywnie na nasz organizm. Cukry. Należą do nich m.in. glukoza, sacharoza, fruktoza i laktoza. Cukry w naszej diecie powinniśmy ograniczać. Czytajmy etykiety, ponieważ bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, ile jest cukru w poszczególnych produktach, np. w deserach mlecznych, napojach oraz płatkach śniadaniowych. Sól jest głównym źródłem sodu, ważnego składnika w naszej diecie. Jednakże nadmiar soli powoduje rozwój wielu chorób, chociażby chorób układu krążenia, raka żołądka, a nawet otyłości. Dzienne spożycie soli nie powinno przekraczać 5-6 g, czyli łyżeczki. Nie jest to tylko ta sól kuchenna, którą dodajemy do potraw, ale przede wszystkim sól zawarta w produktach. Najwięcej soli znajduje się w pieczywie, wędlinach, serach żółtych, konserwach i słonych przekąskach. Czytając informacje zawarte na etykietach, możemy porównywać różne produkty i wybierać te, które na przykład mają mniejszą zawartość soli czy tłuszczu, natomiast większą zawartość witamin i składników mineralnych. W celu prawidłowego zbilansowania naszej diety ważny jest dobór produktów oraz odpowiednia ilość składników odżywczych. Bardzo często mamy wybór między chociażby śmietaną czy jogurtem, które możemy dodać do sałatki. W jogurcie w 100 g mamy 63 kalorie, natomiast w 100 g śmietany już 186 kalorii. Patrzymy również na zawartość tłuszczu. W 100 g jogurtu jest 2,5 g
tłuszczu, natomiast w 100 g śmietany aż 18 g tłuszczu. Na tym przykładzie widzimy, że wybierając jogurt, nie śmietanę, możemy znacznie obniżyć zawartość tłuszczu w naszej diecie. A przypomnę, nie powinniśmy spożywać więcej niż 70 g tłuszczu każdego dnia. Kolejnym przykładem w celu porównania wartości odżywczej różnych produktów posłużymy się dodatkami do kanapek, czyli serami. Wyróżniamy sery twarogowe, tutaj dzielimy je na chude, półtłuste i tłuste, serki do smarowania kanapek o różnych smakach, sery żółte oraz słodkie serki homogenizowane. Zacznijmy od najzdrowszego sera, czyli sera twarogowego. Ser twarogowy półtłusty w 100 g ma 115 kalorii. Serek kanapkowy do smarowania w 100 g 237 kalorii. Ser żółty, tłusty, jego wartość energetyczna w 100 g to 344 kalorie. Porównując to również z serkiem homogenizowanym słodkim, w 100 g zawiera on 146 kalorii. Kaloryczność tego serka wynika nie tylko z zawartości tłuszczu, ale przede wszystkim cukru. W 100 g mamy 15 g cukru, czyli 3 łyżeczki. Pojemność opakowania to 200 g, czyli w tym całym serku mamy 6 łyżeczek cukru. Wartość energetyczna poszczególnych serów zależy przede wszystkim od zawartości w ich tłuszczu. Ser twarogowy półtłusty zawiera w 100 g około 4 g tłuszczu. Serek kanapkowy do smarowania w 100 g 21 g tłuszczu. Natomiast ser żółty, tłusty, już 26 g tłuszczu. Z tego wynika, że najzdrowszym wyborem jest ser twarogowy. Kolejnym dodatkiem do pieczywa jest wędlina. Tutaj warto zwrócić uwagę na sposób przygotowania wędliny, jak również zawartość tłuszczu i soli. Ale zacznijmy od kalorii. Szynka wieprzowa gotowana zawiera w 100 g około 97 kalorii. Natomiast salami ponad 4 razy więcej, bo aż 470 kalorii w 100 g. Jeżeli chodzi o zawartość tłuszczu, taka szynka wieprzowa zawiera 2,2 g tłuszczu na 100 g, natomiast salami już 40 g tłuszczu na 100 g. Mówiłam również o soli, ta też jest bardzo istotna. W szynce wieprzowej mamy około 2,2 g soli, natomiast w salami około 4,8 g soli na 100 g produktu. Dla wielu osób salami wydaje się smaczniejsze, ale dlatego, że zawiera większe ilości tłuszczu, a to tłuszcz jest nośnikiem smaku. Powinniśmy spożywać je jedynie sporadycznie, natomiast wybierać raczej szynkę gotowaną. Oprócz kanapek, dobrym wyborem na śniadanie są również płatki. Ale jak je wybrać? Porównując płatki kukurydziane i płatki czekoladowe, mamy taką samą kaloryczność, około 390 kalorii w 100 g. Ale zwróćmy uwagę na cukier. Płatki kukurydziane w 100 g zawierają niecałe 6 g cukru, natomiast płatki czekoladowe prawie 25 g cukru na 100 g. Czyli lepiej wybrać płatki kukurydziane. Jednakże najlepszym wyborem będą zwykłe płatki owsiane, które nie mają dodanego cukru. Dodatkowo, jeżeli dany produkt jest dobrym źródłem witaminy składnika mineralnego, czyli pokrywa minimum 15% referencyjnych wartości spożycia, producent może napisać na opakowaniu, że dany produkt jest dobrym źródłem poszczególnych witamin i składników mineralnych. A co z napojami? Warto również zwrócić uwagę na wartość energetyczną i zawartość cukru poszczególnych płynów. Naturalna woda nie zawiera kalorii, nie zawiera też cukru. Natomiast woda smakowa, a tak naprawdę napój smakowy, zawiera już około 3,5 łyżeczek cukru w jednej szklance. Oprócz bardzo ważnej wartości odżywczej i energetycznej, na opakowaniu może znaleźć się oświadczenie żywieniowe. Oświadczenie żywieniowe mówi nam, że dany produkt ma jakieś specjalne właściwości dotyczące konkretnego składnika. Przykładowo zmniejszona wartość energetyczna, zmniejszona zawartość soli lub sodu, light lub lekki. Produkt jest dobrym źródłem błonnika pokarmowego, jest dobrym źródłem konkretnej witaminy lub składnika mineralnego. Kolejnym oświadczeniem żywieniowym jest informacja bez dodatku cukru. Bardzo ważną informacją zawartą na opakowaniu produktów, szczególnie dla osób, które mają alergie lub nietolerancje pokarmowe, są informacje na temat alergenów zawartych w produkcie. Do alergenów zaliczyć możemy m.in. produkty, które zawierają gluten, wszystkie rodzaje orzechów, soję i jej przetwory oraz mleko i przetwory mleczne.
Alergeny wymienione w wykazie składników muszą się wyraźnie różnić od innych składników zawartych w produkcie. Należy nadmienić, że również w przypadku produktów nieopakowanych producent ma obowiązek przekazać informacje konsumentowi o składnikach alergennych i tych, które powodują nietolerancje pokarmowe. Podczas codziennych zakupów nie zapominajmy również o sprawdzeniu daty minimalnej trwałości oraz terminie przydatności do spożycia. Zachęcam Państwa do czytania informacji na etykietach i do świadomego wyboru produktów spożywczych. Jeżeli nie mamy na to czasu w sklepie, warto na spokojnie przeczytać etykiety w domu.